Obiecałem Państwu fachową rozmowę o tym, co się dzieje w Afganistanie i w ostatnich tygodniach i dniach, ale może warto spojrzeć szerzej na ostatnie miesiące i lata. Misja w Afganistanie, Państwa NATO, to blisko 20 lat interwencji, 20 lat walki, ale także budowania Afganistanu, próby zbudowania zachodniego modelu demokracji w społeczeństwie Azji Centralnej, społeczeństwie, gdzie bardzo ważna jest rodzina, klan, plemię, a państwo, państwo jest na dalszym miejscu, bo mało kto się z nim tak naprawdę identyfikuje. W naszym studiu Mariusz Urbaniak, komandos Gromu, operator oddziałów specjalnych, uczestnik kilku misji w Afganistanie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To najpierw tych tragicznych informacji, seria zamachów, mówi się dwie na pewno, może trzy eksplozje, jeszcze poprzedzone strzelaniną. Wszystko to, za to wszystko wzięło odpowiedzialność państwo islamskie obecne w Afganistanie. Na ile Stany Zjednoczone kontrolują sytuację? Na ile jest tak, że gdzieś polityka zwyciężyła nad kwestiami obronnościowymi, że Joe Biden powiedział, mamy wyjść z Afganistanu, a żołnierze ten rozkaz zrealizowali, który był niemożliwy do przeprowadzenia bez ofiar? To znaczy, panie redaktorze, myślę, że tutaj wojska amerykańskie realizują taką politykę, czy te zadania, którą w obecnej sytuacji mogą realizować najlepiej. Wiem, że jest wiele pytań, czy zamachu można było uniknąć. Myślę, że nie. Myślę, że nie. I to będzie chyba taka szybka odpowiedź na pana pytanie. Że jakby, ale dobrze. Z zamachu sytuacja była taka. Jest lotnisko Karzaja otoczone w Kabulu. Perymetr, checkpointy kontrolują talibowie. Różni to są ludzie. Jedni przepuścili, jak widać, zamachowców. Musiało dojść. Okej, ale czy musiało dojść do tego, że Amerykanie się wycofują w takim chaosie? Trudne pytanie, ponieważ przy takiej liczbie ludzi do ewakuacji, mówi się o nawet 100 tysiącach ludzi, które muszą być ewakuowane z Afganistanu, i w takim krótkim okresie czasu nie wiem, jak można było, że tak powiem, to poukładać. To był bardzo krótki okres, czy jest jeszcze, bo w zasadzie mamy czas do 31 sierpnia, natomiast ta liczba osób jest ogromna. Jest ogromna, to trzeba ewakuować. No, media amerykańskie, media polskie zadają proste pytanie. Dlaczego najpierw wycofano żołnierzy, którzy zresztą musieli wrócić na miejsce, a dopiero potem obywateli i potem afgańskich współpracowników? To jest na głowie, że gdyby ktoś myślał i miał tam olej w głowie, to najpierw by wyciągnął obywateli, potem wyciągnąłby współpracowników, potem sprzęt by wyciągnął, ale czego się nie da wyciągnąć, to by zniszczył, a dopiero potem żołnierzy wycofał. No to wydaje się rozsądniejsze. Czy ja czegoś nie rozumiem? Nie, ja myślę, że tutaj gra osób, czy te służby, być może albo wszyscy nawet jesteśmy zaskoczeni tą szybkością działania talibów. I tu jest chyba problem, bo z tego, co czytaliśmy i z tego, co mogliśmy się domyśleć, ten marsz talibów wcześniej czy później miałby miejsce, z tym, że on był przygotowany na kilka miesięcy. To, że ta sytuacja wydarzyła się w ciągu kilkunastu dni, no zaskoczyło wszystkich. I dlatego ta sytuacja jest, czy ta ewakuacja jest prowadzona w takim pośpiechu. Jest zrobiona w pośpiechu, jest zrobiona w chaosie. Także ofiar 13 żołnierzy amerykańskich, jeden medyk, 12 żołnierzy nie żyje. To jest bilans, jest kilkunastu rannych. Mam nadzieję, że już ten tragiczny bilans śmiertelny się nie będzie zwiększał. To największe jednorazowe straty amerykańskie od ponad dekady. Tak. Pamiętajmy, że od stycznia lub od lutego, od stycznia, że pamiętam roku 20, w Afganistanie nie zginął żaden amerykański żołnierz. No dokładnie. To też szokuje, tak? To szokuje, no to jest tragedia. Nie tylko dla Amerykanów, ale myślę, że dla całego NATO. Pan służył w Afganistanie, pan współpracował z armią afgańską, tą rządową, która uległa rozsypce. Jak pan myśli, dlaczego? Dlatego przede wszystkim Afgańczycy, moim zdaniem, byli przygotowani w sposób odpowiedni do prowadzenia wojen czy do prowadzenia walki o swój kraj. Natomiast tam jest chyba problem, że Afgańczycy mają bliżej do swojego dystryktu, do swojej rodziny dystryktu, aniżeli do swojego kraju. Także tak jak wcześniej rozmawialiśmy,
ich bardziej interesuje to, co się dzieje blisko nich i to, co dzieje się w ich klanie, a potem dopiero to, co się dzieje w kraju. Także ta ich przynależność narodowa jest chyba taka bardzo, bardzo słaba. Ale to, że się tego jako, ty pana włączam, no ale to Amerykanie o tym nie wiedział. Joe Biden, lider wolnego świata, prezydent najpotężniejszego państwa, który ma CIA, 15 innych agencji wywiadowczych, chyba 16 z tych agencji, które śledzą wydarzenia na świecie, ma wojsko, to nie miał tej świadomości, że to się rozpadnie, że to się rozsypie, że ci ludzie wezmą karabin, nawet rzucą karabin i uciekną do swojego domu, do swojego klanu? No nie wiem, to ciężko mi odpowiedzieć na pana pytanie, natomiast z tego, co ja widziałem i z tego, co widzieliśmy, z naszego doświadczenia, domyślaliśmy się, że może tak być, a w zasadzie tak było, bo gro tych żołnierzy, których szkoliliśmy, po jakimś okresie nie wracało do nas, oni uciekali. Wiedzieliśmy, że oni uciekali w góry, no jeżeli uciekali w góry, no to wiadomo, do kogo przechodzili, czy na jaką stronę przechodzili. No ale... A w sumie dlaczego? Nie wiem, czy pan sobie z kolegami zadawał, dlaczego osoba, która... nie wiem, za mały żołd, brak przynależności, strach przed talibami, za mała wiara w projekt, czy może samo państwo, które było, jak się wydaje, przeżarte korupcją. No, te informacje, że prezydent Ghani wywiózł ileś tam set milionów dolarów w banknotach, ciężarówkami, śmigłowcami, pokazuje, że ta administracja, którą ustanowiły Stany od góry, od prezydenta, pewnie na dół, była przeżarta korupcją. Nie odpowiem panu, jak było u góry, natomiast z tego, co widziałem i jak było na dole, no ci żołnierze, którzy uciekali, albo właściwie te służby, które szkoliliśmy, był to odsetek no, niewielki, no, około 20%, tak możemy powiedzieć, tych naszych szkolonych, czy tych żołnierzy przechodziło chyba na drugą stronę, bo uciekali w góry. Myślę, że tak, że chyba po pierwsze strach przed tym, co może być za kilkanaście lat, bo ten żołd wcale nie był taki niski na tamten okres, więc chyba strach, co może być dalej. Co może być potem, jak rozumiem, ci żołnierze mieli za co żyć, mieli za co utrzymać rodziny, to nie kwestie finansowe, że na przykład Amerykanie dawali pieniądze pułkownikowi, pułkownik brał połowę dawał porucznikowi, porucznik brał połowę dla siebie, połowę dał sierżantowi, tak i w końcu dla żołnierza nic nie zostawało z tego żołdu, tak nie było? Nie było, z tego co pamiętam, to ci żołnierze finansowo byli zaopatrzeni dosyć fajnie, tam nie było problemu, jak na warunki afgańskie. Także to chyba nie był problem finansowy. Tylko problem mentalny, żeby poddać się talibom. Jacy to są talibowie? Bo mówi się, że to będzie troszkę inny taliban, że to jest taliban, który stara się jakoś nawiązać kontakt ze światem. No tak, ja myślę z tego, co czytam, z tego, co widzę, obecni talibowie to są zupełnie inne osoby, to jest zupełnie inna grupa, która wchodziła do Afganistanu pod koniec, czy na początku 2000 roku. To są już ludzie wykształceni, ludzie, którzy mają cel, którzy realizują ten cel krok po kroku, tak jak widzimy w Afganistanie. Także to już jest zupełnie inna grupa, co oczywiście nie możemy przymykać oczu i nie obserwować, albo nie mieć gdzieś z tyłu głowy, co się za chwilę stanie w Afganistanie i co się tam będzie działo. Inna grupa, ale dla nas bezpieczniejsza, to że oni są bardziej wyedukowani, że lepiej rozumieją świat, to znaczy, że... Absolutnie nie. Nie? Nie. Myślę, że dla nas bezpieczniejsza nie. To jest grupa bardziej zorganizowana, tak jak powiedziałem, lepiej wykształcona, która już ma swój cel i do tego celu będzie dążyć. A jaki ma cel? Utworzenie państwa, utworzenie jakichś struktur przede wszystkim. Tak jak widzimy, no te struktury już się tworzą, są utworzone w Afganistanie i będą to realizować. Ale zadowolą się tym, że mają swoje struktury, mają swoje państwo, quasi państwo być może, ale zobaczymy, jak to będzie się organizować i że mogą rządzić, czy będą chcieli to powiększać, będą chcieli pokazać, że są groźni, że mogą zagrozić Stanom nie tylko w Afganistanie, tylko w Kabulu, ale także na terytorium USA na przykład.
No myślę, że krok po kroku będą realizować i będą szli coraz dalej. Wiadomo, najpierw sobie zorganizują państwo, potem jak okrzepną w tym państwie, to będą chcieli zrobić krok do przodu i myślę, że to nie możemy tutaj patrzeć, że oni zagrożą, czy będą chcieli zagrozić Stanom Zjednoczonym, ale także każdej innej nacji, która współpracowała tam albo każdemu innemu krajowi, członkowi NATO. Joe Biden mówi, że podstawowe cele, z którymi Ameryka wchodziła, także z państwami NATO, do państwami zostały zrealizowane. Bin Laden nie żyje, a Afganistan, nawet panowany przez talibów, nie będzie bezpieczną przystanią dla terrorystów. Te słowa mają jakieś znaczenie? Można kontrolować Afganistan, jak mówi Joe Biden, spoza horyzontu? Czy takimi atakami rakietowymi, albo dronami, albo Bóg wie czym jeszcze? Tak, ja to odebrałem, rzeczywiście mówimy tutaj o przemówieniu Bidena dzisiaj w nocy. Słuchałem go. Myślę, że tutaj prezydentowi Stanów Zjednoczonych chodzi o to, że oni będą wyłapywać albo eliminować tych terrorystów, którzy dokonali zamachu. Bez znaczenia, czy wojska amerykańskie będą w Afganistanie, czy w jakimś innym, być może kraju ościennym. No pytanie, gdzie? W Pakistanie nie ma baz, zresztą Pakistan sprzyja, w Iranie tym bardziej, tak się patrzy dookoła, w Tadżykistanie też chyba niespecjalnie, bo to zupełnie inne siły tam siedzą. Najbliższe bazy to były, Arabia Saudyjska, kawałek drogi, parę godzin lotu samolotem. No dokładnie, ale nie tylko, bo ja kilka dni temu wróciłem z takiego pogranicza kirgijsko-tadżyckiego, to jest 300 kilometrów od granicy z Afganistanu i tam podczas rozmowy z ludźmi, którzy tam mieszkają, oni twierdzili, że już za chwilę w tych transportach transportach Afganistan, Tadżykistan, Kirgistan, Kazachstan, Rosja, w transportach, w tirach już będą jechali Afgańczycy, którzy będą chcieli dostać się do Europy. Także ja myślę, że to będzie gdzieś tutaj dużo, dużo bliżej. Dużo bliżej będą te kłopoty i dopiero szlak się uruchomi, a z Rosji pewnie nie na Ukrainę i nie do Słowacji, nie na Rumunię, tylko na Białoruś i do Polski, Litwy lub Łotwy i dopiero będziemy mieli kryzys migracyjny u wrót Rzeczpospolitej. Też trochę pana zapytam o samo społeczeństwo afgańskie. A czy może tu tkwi jakiś element sukcesu talibów, bo wydaje się, że wiele, nie tylko Pasztuni, ale wiele plemion innych także jakby wyczekiwało na tych talibów. No. Wiele prowincji wpadało bez jednego strzału w ręce talibów. Czy wyczekiwało? To nie wiem. Faktycznie ci talibowie przeszli przez ten kraj bardzo szybko, w ciągu kilku dni. Ja pamiętam, bo mieliśmy kontakty ze społeczeństwem afgańskim. To jest to społeczeństwo, jak dla nas, bardzo otwarte, bardzo pomocne. Współpracowało nam się względnie bezpiecznie i względnie dobrze. Natomiast to, że armia afgańska poddała się w ciągu, tak naprawdę nawet nie poddała, po prostu podobno porzucili broń i odeszli. No nikt się chyba tego nie spodziewał, że będzie to tak szybko. A sama broń właśnie, bo Amerykanie trochę ekwipunku zostawili na miejscu, niektórzy mówią, że w tej chwili talibowie są lepiej wyposażeni niż niejedno państwo NATO w nowocześniejszy sprzęt. To chyba też wypadek przy pracy, to się nie powinien zdarzyć. Tak mi się wydaje, że jednak jak się wycofuje, to sprzęt się niszczy za sobą. Tak, ja myślę, że ten najważniejszy sprzęt został zniszczony albo zabrany, natomiast chyba nie wszystko można zniszczyć i tak. Śmigłowce, nawet na filmach wojennych, jak, nie wiem, helikopter w ogniu, polski tytuł, Black Hawk Down, tak? Jak uciekali, to pierwsze co robili, to rzucali granaty w środek tych Black Hawków, żeby je wysadzić. No tutaj nic, zostawione maszyny w hangarach, tak, bowiem przychodzą, patrzą, przecież mogą to sprzedać, nie wiem, Chińczykom, Rosjanom, tam są jakieś technologie, które są tajemnicą. Ja tu myślę, że jeżeli chodzi z tymi śmigłowcami, to problem był taki, że Amerykanie zostawili te śmigłowce chyba armii afgańskiej, natomiast Afgańczycy jak uciekali, zabrali to, co mogli, natomiast śmigłowców nie mogli zabrać ze sobą, więc zostały. No, miejmy nadzieję, że śmigłowce, że tak powiem, zostały, natomiast z pilotami będzie problem i one jeszcze będą tam długo stały, nie będą wzbijały się w powietrze. No chyba, że lądują w Moskwie albo w Pekinie, gdzie będą rozłożone na części pierwsze i przebadane. Chociaż być może Rosja ma, czy Chiny już mają plany tych śmigłowców. Jeszcze jedne,
co jest wiele tych informacji. O, tu jest informacja na temat tego, że w ambasadzie brytyjskiej zostawiono dokumenty, które identyfikowały współpracowników wywiadu brytyjskiego na podłodze, niespalone. Także ile takich sygnałów pokazuje, że, no, że coś na Zachodzie się dzieje źle, że coś z tymi armiami, z wywiadami jest nie okej? Wie pan co, nie słyszałem o tej sytuacji. No to właśnie przed sekundą na Twitterze gdzieś tam wpadła informacja, że talibowie przejęli tego typu dokumenty również. Ale co to przypadkiem się dzieje? Są celowe jakieś? To znaczy, wie pan co, myślę, że służby działają w taki sposób, że takich dokumentów nie zostawiliby. Wiadomo, jeżeli mamy tych dokumentów tysiące, to coś może nam umknąć. Natomiast, bo też rano czytałem, że to może być sytuacja sprowokowana przez talibów. Z tego co wiem, to Afgańczycy już kasowali swoje konta, ci, którzy współpracowali z siłami koalicji, bo talibowie poprzez Facebooka próbują dotrzeć do współpracowników wojsk koalicji. Także tutaj jest wyścig z czasem, wyścig o życie, a tych współpracowników pewnie jeszcze wiele tysięcy w Afganistanie zostanie się o życie, bo nie wszystkich uda się wyprowadzić, zwłaszcza, że talibowie nie przepuszczają często Afgańczyków na lotnisko w Kabulu. Ostatnie pytanie o ten zamach, do niego wróćmy. To jest zamach ISIS, który był przeciwko Amerykanom, czy może wręcz przeciwnie, przeciwko talibom? Myślę, że ten zamach był i przeciwko Amerykanom, i przeciwko talibom. ISIS po prostu upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu. ISIS będzie atakował nie tylko Amerykanów, ale pewnie wojska, każde wojska NATO, jak tylko będzie miał możliwość, a że przy okazji zaatakowali talibów, to tak jak powiedziałem, no to ugrali sobie dwie pieczenie na jednym ogniu. Dlaczego atakują talibów? Znaczy, co chcą powiedzieć światu tym atakiem? Co chcą powiedzieć talibom tym atakiem? No po pierwsze, że oni istnieją, że to jest też siła i talibowie powinni się z nimi liczyć w Afganistanie, to po pierwsze. A po drugie, pamiętajmy, że w 2018 roku podczas rokowań w Doha talibowie zaoferowali Amerykanom, że bardzo chętnie pokażą im sektory, gdzie operuje ISIS, i prosili Amerykanów o jakieś uderzenia na ich placówki. To było wykonane, czy nie, koniec końców? Chyba nie. Nie, to nie było wykonane. To też jest ciekawa informacja. Mariusz Urbaniak, komando z Gromu, uczestnik wielu misji w Afganistanie, był gościem Telewizji Republika. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A państwu dziękuję za uwagę. Jeszcze przed nami jeden przystanek. Staniemy teraz na granicy polsko-białoruskiej. Zapytamy się naszego następnego gościa, czy jesteśmy w stanie weryfikować tych, którzy do Polski przyjeżdżają, czy na pewno nasze służby mają taką wiedzę i takie możliwości, aby być pewne, kto do Polski trafia, a kto powinien zostać poza granicą Rzeczpospolitej. To za chwilę, więc zostańcie państwo z Telewizją Republika.